Instrukcja obsługi. Próbujemy zmontować wiertarkę. Wiertarka. Kluczyk do kutorka. Zostawimy na później. Osłona, futerka, stół pod imadło, stół pod wiertarkę, cała podstawa. Metalowe, solidne. Zobaczymy jak bardzo. Madełko. Krótki do skręcenia. Włączyć awaryjny. Przyciski załącz, wyłącz. Nic, ustalamy. Wygląda to dość prosto, ale zaglądamy do instrukcji. Myślę, że no, najpierw trzeba zacząć od skręcenia podstawy.
Okej. To nam nie będzie potrzebne. Potrzebny kluczyk 14. Okay. Mamy skręcone solidnie. Teraz zakładamy podstawę i modła. Okay. Jest podziałka. Podziałka ustawienia stołu, pod jakim kątem ma być ustawiony. Do regulacji wysokości.
to ja ustawimy, tak. Tak jest. Trzeba będzie nieco podnieść, bo bliżej potrzebnie. Okej, mamy skręconą górę z dołem. Tutaj tym imbusikiem się przykręca. Solidnie się to nawet trzyma. Zamontujemy osłonę teraz. Działa. Położymy futerko. Zaczyna to już przypominać wiertarkę powoli. Mamy przekładnię pasową, ustalamy sobie tutaj obroty, z jaką ma nam wiercić wiertarkę. Tu jest napinacz, widzę. Tutaj jest narysowane
ile obrotów chcemy uzyskać, tak, taką kombinację pasków musimy zrobić. Czyli załóżmy, jeżeli chcemy 500 obrotów, musimy założyć pasek na koło pasowe D i 1. Czyli w tej chwili mamy ustawione B, A, B, czyli mamy B, obrotów na minutę. Ok. O, tak zostawimy. Teraz trzeba założyć do mechanizmu opuszczania. Tak się zastanawiałem, gdzie tu się reguluje naciąg pasku i się reguluje tym tutaj, tymi oto śrubami się naciąga silnik. Właśnie się zastanawiałem, jak to się robi, a tu się... No właśnie. To cały silnik naciąga. Z dwóch stron są takie śruby naciągające. To co? Zakładamy wiertło i próbujemy. Dziesiątkę wiertełko. Trzeba opuścić z tyłu. Zrobimy na początku próbę z drewna. Thank you.
Cześć. Myślę, że trochę za dużo obroty. Trzeba zwolnić obroty trochę. Ok. Spróbujemy wywiercić co nieco w drewnie i w metalu. W takim profilu i w takim klocku drewnianym. Elegancko. Wcześniej sobie zmniejszyłem obroty. Były zdecydowanie za wysokie. Wrócimy w imadełko. Podniesiemy nieco stół. O, tyle będzie ok. Stabilnie. Nie ma wibracji, nie ma bić. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Spróbujemy wywiercić
pierwszym stożkowym w otworze 7 mm bodajże, który wcześniej wywierciłem. Według mnie bardzo dobrze. Wiertarka stołowa z Lidla, zakupiona za 299 zł. Myślę, że warto było. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, proszę w komentarzach. Dzięki za oglądnięcie. Pozdrawiam.